Dzisiaj przed nami kluczowy temat, tak dla nas taki pierwszy tak naprawdę pod naszymi skrzydłami. Wymiana łożyska w Żurawiu, łożyska obrotu. Bardzo, że tak powiem, zegarmistrzowska robota. Praca polega na podtrzymaniu na trzech pompach całej górnej części Żurawia, wysunięciu łożyska obrotu, zrzuceniu go na dół, jak to się mówi teoretycznie, tak? Tak naprawdę, bo oczywiście podczepiamy to pod drugi Żuraw, ściągamy na dół i wrzucamy nowe łożysko. To można w trzech zdaniach powiedzieć, jeśli chodzi o same przygotowania. Jest to w granicach 2 miesięcy przygotowań, rozkręcanie śrub, próby statyczne, pomiary, blokowanie tych Żurawi, oczywiście czekanie na odpowiednią pogodę, bo tutaj jakikolwiek wiatr, to kurczę, nie jest wskazane tak naprawdę. Około 10 dni po złożeniu wszystkiego Żuraw przystąpi do badań, dozoru technicznego i wróci do czasu świetności. No, powinien nam działać na kolejne 30 lat. Chcielibyśmy oczywiście, żeby wszyscy mieszkańcy Gdańska wiedzieli, że ten teren żyje, że to jest teren produkcyjny, tak jak jego pierwotna wieloletnia przeszłość, i myślę, że na pewno tak się będzie działo przez następne lata. Współpracujemy ściśle tutaj z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytku, ponieważ jest to teren objęty ochroną. Musimy tutaj uzgadniać wiele rzeczy wspólnie i współpracować w tym zakresie. I między innymi mamy taki właśnie pomysł, żeby te elementy historyczne w pełni zachować, odrestaurować, przywrócić, że tak powiem, ich dawny wygląd. Wiemy, że środowisko gdańskie trzyma za nas kciuki, kibicuje nam, żeby ten teren stricte produkcyjny dalej pracował, budował statki i był niejako też wizytówką tutaj tej części Gdańska. Obecny teren, na którym się znajdujemy, jest 3 razy większy niż teren, który zajmujemy w Gdyni. W związku z tym potencjał jest znacznie większy. Poza tym w Gdyni jesteśmy w pewien sposób limitowani dojściem do nabrzeża. Tutaj mamy możliwości wodowania statków z 2 pochylni, budowania kilku obiektów naraz. W związku z tym możliwości produkcyjne są znacznie większe. W obecnej chwili na terenie zakładu tutaj pracuje ponad 200 osób. Docelowo cała produkcja zostanie przeniesiona w połowie roku z Gdyni do Gdańska i będzie tutaj pracować, myślę, że około 700 osób różnych zawodów, specjalności.